na imię Anastazja, a do stworzenia waszej kreatywnej okładki potrzebujemy takich materiałów jak nożyczki, jakieś różne dodatki, papier kolorowy, a także flamastry. Ale nie zapomnijcie zawołać do zabawy waszego dziecka. Wiktor! Którą książkę wybierasz? O, Wnuczka antykwariusza! Pamiętasz, prawda? Skończyliśmy ją ostatnio dopiero czytać, więc na pewno masz jakieś pomysły na ozdobienie jej w piękny sposób. Mam. Świetnie, więc wykorzystajmy do tego papier. Nakładamy dwukrotną szerokość. Zobacz, robimy raz, dwa, po to, żeby naokoło był taki margines. Wracamy z powrotem w tą stronę i zaginamy od góry, dokładnie w taki sposób, bez tego ruchu. Od dołu tak samo. Świetnie, bardzo dobrze. A teraz spróbuj tutaj z boku. Tak jest, pięknie, Wiktor. Zgrabne paluszki, super. Świetnie, a następnie z tej strony również. Dociskamy, dociskamy. No i zobaczcie, co następuje dalej. Książkę odkładamy po to, żeby w tych miejscach zagięć zrobić to jeszcze raz. Oczywiście równo. Wiktor, zrób to ze mną, proszę, tobie wyjdzie lepiej. Tak jest. I od dołu. Świetnie. To będzie nasza fantastyczna okładka, na którą wpiszemy i wymalujemy to, co nam się kojarzy z Wnuczką antykwariusza. Świetnie. I jeszcze ta strona. I spójrzcie, zakładamy, tak jest, tutaj do środka tą część. Najpierw sprawdzimy jedną. Zobacz, mój drogi, raz, dwa. Następnie wystarczy, tak? Hop! Świetnie. Mamy gotową okładkę, więc czas na najfajniejszą część, tworzenie. Wiktor, czy masz jakiś pomysł, czym moglibyśmy ją ozdobić? Było tam takie magiczne pióro. A masz rację, z tym niewidzialnym atramentem. To proszę cię, spróbuj jakoś je wymyślić, wymalować tutaj, żeby nam pięknie przyozdobiło naszą wyjątkową książkę. Pamiętajcie, że jest to świetna okazja do tego, żeby pobudzać naszą wyobraźnię. Każda okładka będzie inna, tak samo jak inni i wyjątkowi jesteście wy i my. No i mamy w ten sposób gotową okładkę z magicznym piórem i listem, który napisała mama Gabrysi. Dziękujemy, że byliście z nami. Taka zabawa na pewno pobudza kreatywność dziecka, ale co najważniejsze, chroni nasze okładki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Zrób to sam.